Bartosz Jurek, tuż na kilka godzin przed galą M1 Challenge 57. Witam. Dzień dobry, witam wszystkich. Mam trochę wyrzuty sumienia, że kazałem ci wyjść z pokoju twoje ostatnie godziny, ale po prostu nie wybaczyłbym sobie tak naprawdę, gdybyśmy nie porozmawiali przed galą i mam nadzieję szczęśliwie dla ciebie po gali. Natomiast walczysz z rywalem z Kazachstanu. Kazachstan jest bardzo blisko Orenburga. Czy to jest jakiegoś rodzaju taka presja dla ciebie, bo wiadomo, że będzie sporo osób właśnie za twoim rywalem? Nie, no myślę, że presja jest taka sama. Wiadomo, trzeba zrobić swoją robotę, wyjść do tego klatko ringu, pokazać, na co się trenowało tyle czasu. No i mam nadzieję szybko to zakończyć. Tym bardziej, że ostatnią walkę na M1 przegrałem. Wtedy walczyłem tutaj w Inguszetii w 84 kilo i jestem jakby podwójnie zmotywowany, dlatego będę szedł po swoje z całych sił i wierzę w to, że dobrze mi pójdzie tym razem. Wspomniałeś właśnie o tym czasie, ale tak naprawdę walka była ogłoszona bardzo późno, tak oficjalnie. Ile miałeś tak naprawdę czasu, żeby się przygotować? Znaczy miałem 4 tygodnie takich przygotowań, około miesiąc przed walką się dowiedziałem, że jest taka możliwość. Oczywiście nie odmawiałem, od razu się zgodziłem. Tym bardziej, że była to oferta w 77 kilo, na czym też mi zależało, ponieważ postanowiłem po ostatniej mojej walce schodzić kategorię niżej i no i się zgodziłem, no i trenowałem mocno. W sumie cały czas byłem w cyklu przygotowań, tylko czekałem na jakąś taką ofertę, która wpadnie i z której będę mógł skorzystać. No akurat tutaj M1 dało sobie znać ponownie i bardzo się cieszę, no i dam z siebie wszystko. Właśnie ten debiut 7-7, ten ostatni wynik, rozumiem, miał wiele wspólnego z tym, żebyś podjął taką decyzję? Znaczy to już od jakiegoś czasu tam krążyło w głowie. Jakoś tam myślałem o tym, no ale no, na pewno ten wynik to tak przesądził, no jednak moje warunki fizyczne bardziej jakby odpowiadają mi na kategorię 77 kilo niż 84. No i zobaczymy, mam nadzieję, że będzie dobrze. Czuję się dobrze, wypoczęty. Aż muszę się wspomóc notką, żeby przeczytać nazwisko twojego rywala, Shavkat Rakhmanov. Zawodnik z rekordem 1-0. Co wiesz tak naprawdę o nim? Bo tutaj jest wielu mistrzów, jest po prostu wielu mistrzów w jakichś dziedzinach sportu. Też tam próbowałem tego wyniki sprawdzić. Ponoć ma więcej tych walk. No młody, na pewno doświadczony, amatorsko zawodnik. No dosyć dobre warunki, bo wysoki, wiadomo, no ale jakby każdy ode mnie jest wysoki, z kim walczyłem do tej pory, więc jakby nie przejmuję się tym za bardzo. No jestem skupiony, przygotowany, na pewno będę starał się no, mądrze walczyć, bez jakichś takich dziwnych ruchów i mam nadzieję, że będzie dobrze. No, no jest mistrzem, no i zobaczymy, jak to będzie. No, ja będę się starał wygrać tą walkę. Wraz z dzisiejszą walką będziesz miał w sumie taki stosunek polskich walk do zagranicznych na wschodzie, pół na pół. Właśnie wielu zawodników tak naprawdę obawia się walczyć gdzieś na wschodzie. Dlaczego ty nie masz takich obaw? No przede wszystkim jest to fajna przygoda. Można pozwiedzać trochę świata, pojeździć. Druga kwestia to też kwestie finansowe. Jakby tutaj za granicą są one dosyć lepsze niż na polskie realia. I no i ciekawa jakby taka federacja na M1, to jest jedna z najlepszych organizacji na świecie i w Europie, no i to mnie po prostu skusiło bardzo. Rozumiem. I jeszcze z takich spraw organizacyjnych, niedawno organizowałeś galę Time of Masters. Rozumiem, że są jakieś plany, bo wiem, że są odnośnie kolejnej gali. Oczywiście, że są. Czy jest czwartek dzisiaj już, czy nie? Dzisiaj jest sobota. A, sobota. To już mogę oficjalnie powiedzieć, że 17 października na gdańskim AWF-ie druga edycja naszej gali Time of Masters. Już wkrótce więcej informacji zapraszam oczywiście na galę. Będzie bardzo ciekawa karta. No i będzie się działo na pewno dużo fajnych rzeczy. Świetnie. W takim razie życzę sukcesu na obu polach jako zawodnika dzisiaj i organizatora. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich, szczególnie tu moją małżonkę, firmę Trek, firmę Time Master, Lord i Beltor. Dziękuję. Dziękuję.